pierwsza bramka z mojej perspektywy nie może być tak, że zawodnicy wołają wybij, wybij, wybij. Gdzieś próbują moi zawodnicy piłkę wybić i nagle wszyscy stają, jest strzał, jest bramka. No to jest trochę nie fair play, no ale takie bramki padają i trzeba z tego wyciągnąć sobie wnioski. Jeżeli, to co powiedziałem wcześniej, jeżeli krzyczą zawodnicy Wisły, wybij w aut i nasi zamierzają to zrobić i nagle, nie wiem, ktoś oddaje strzał, to nie jest fair. No ale to nasz zawodnik leżał przecież. No tak, no wie pan, no tak ta sytuacja wyglądała. Ja podejrzewam, że nie wszyscy zawodnicy Wisły nawet się zorientowali, że Junior tam leży, bo ja też dopiero w momencie, kiedy padła bramka, kiedy już się zawodnicy cieszyli, dopiero Andrzej Barni zwrócił uwagę, że coś się stało z Juniorem, także podejrzewam, że też nie wszyscy zawodnicy to zauważyli. Jestem zdziwiony, szczerze mówiąc, tą uwagą.